Witam w kolejnym odcinku z serii Gościa Automoto Vlog, a odwiedził mnie i to po raz drugi Maciek Ziętarski. Ale siedzę samotnie na tej kanapie, nie siedzisz tu obok, tylko tam gdzieś z tyłu. Słuchaj, u mnie gwiazdą są goście, a nie ja, także... Bardziej rozgwiazdą. Rozgwiazdą. Maćku, mam takie pytanie. Pamiętam jak... To już dobrze. Tak. Pamiętam jak się spotkaliśmy dwa lata temu. Nie, spokojnie. Spotkaliśmy się po raz pierwszy i ja rozmowę zacząłem od tego, że zapytałem, jak ja mam Ciebie teraz przedstawiać, czym się zajmujesz. Pamiętam, że odpowiedziałeś, że głównie narzekaniem. I to mi zostało, to mi jedność mi została. Właśnie chciałem spytać, czy coś się zmieniło, czy się rozwijasz w tym aspekcie cały czas? Doprowadziłem do perfekcji. Do perfekcji. Znalazłeś sobie jakąś pasję nową może? Jest to, no i nie znalazłem, tylko tyle, że cały czas robię te dwa slindy do internetu i one, jak one wychodzą, to oceniają widzowie. To jest moja pasja od wieku, robienie, inaczej, praca kamerą, to jest moja pasja od wieku i tak powstały te dwa slindy. No poza tym generalnie szukam jakieś pracy cały czas. A powiedz może tak, jak wygląda Twój dzień? Taki zwykły, standardowy dzień. Proszę, wstaję rano w miarę, jem śniadanie. Nie, czegoś takiego jak standardowy dzień nie ma w ogóle. A chodzisz dalej na jakieś rehabilitacje, na jakieś zajęcia, coś? Już czas mniej. Ja widzę... A poza tym teraz w tej epoce takich dramatycznych naszych kłopotów z tym COVID-em, prawie wszystko jest zawieszone. Właśnie chciałem też, to może nie lubię tego tematu, ale tak chociaż tak. Słowo, jak przetrwałeś to coś, jak twoje życie wyglądało, zmieniło się w ogóle w pandemii? No, jeśli chodzi o zmianę życia w pandemii, to zmieniło się o tyle właśnie, że dużo mniej biorę udział w jakichś rehabilitacjach, w jakichś historiach. Dużo mniej też rzeczy się dzieje takich, żeby gdzieś pojechać na jakieś spotkania związane z motoryzacją, żeby robić zdjęcia. Po pierwsze, coraz mniej się odbywa takich rzeczy, po drugie jest to ciągle jakoś mało bezpieczne. A co tak naprawdę musisz rehabilitować? Ja na przykład widzę u Ciebie progres po naszym spotkaniu dwa lata temu, jeśli chodzi o wymowę. Mam wrażenie, że jest lepiej. Lepiej? Lepiej. Jest to, to myślę, że cudów wykonała koleżanka logopedka, do której dużo chodziłem. I ona właśnie zrobiła tak, że ta moja mowa jakoś jest zrozumiała. Może jeszcze nie do końca, ale jest dużo lepiej. A Ty jesteś w stanie tak powiedzieć, nie wiem, procentowo ile zdrowia straciłeś w wypadku? Nie. Bardzo chętnie bym Ci powiedział, ale nie mam pojęcia. Mam dwie ręce ciągle, dwie nogi. Głowę ciągle, tak samo pusto jak była przed wypadkiem. Masz dużo autoironii, wiesz, bo każda rozmowa nasza, nawet szczególnie może poza kamerą widzę, że śmiało. Ja się przygotowałem, dobrze wiedziałem, że jak będziesz, to kola musiała wjechać. Bo jestem kolofilem. Czytasz komentarze na swój temat? Czytam. Ja pamiętam po naszej rozmowie, jak zacząłem czytać, to w pewnej chwili najpierw to kasowałem niektóre, bo byłem przerażony. Potem przystałem, ale też zauważyłem, że jest, są dwie grupy. Jest jedna, która Cię bardzo wspiera, a druga, no wiadomo... Która wiesza na mnie psy. Tak. Najchętniej bym utopiła. Tak. A to jeszcze jestem do tego o tyle przyzwyczajony, że przez lata mojej pracy w telewizji byli tacy ludzie, którzy mnie kochali, w ogóle kochali program i tacy ludzie, którzy programu nie cierpieli i na mnie wieszali też psy. Jakoś, więc jestem do tego przyzwyczajony. Tak musi być. Ale obchodzi Cię to w ogóle, czy kompletnie nie zwracasz uwagi? A jak odbierają Cię ludzie, bo internet internetem, wiadomo, on się rządzi swoimi prawami. Z jakim Ty się spotykasz odbiorem na ulicy? Jest to, zapytaj ludzi. Ale jak Ty to odbierasz? Jak Ty to widzisz? Zdarzały ci się, bo jak poczytasz komentarze, to czasami jest dramat. Spotykasz się z takimi wypowiedziami na przykład na ulicy? Właśnie prawie nie. Bo bardzo często jest tak, że tacy ludzie mają odwagę no właśnie. Już na głos w internecie, bo go nie widzą, nie mogą z nim porozmawiać, ale na żywo takiej odwagi już nie mają. A zmieniło się Twoje nastawienie do ludzi na przykład? Chyba nie. Jest tak samo jak było kiedyś? Wiesz co, nie mam zdania. Wydaje mi się, że podobnie. Możesz na przykład, nie wiem, przytoczyć jakąś najbardziej nieprzyjemną sytuację, która Cię naprawdę spotkała na ulicy, czy nie zdarza się coś takiego? I właśnie się nie zdarza. A Twoje podejście w ogóle do życia, jak się zmieniło? Właśnie się nie zmieniło.
Ja na przykład wierzę w coś takiego, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest po coś. Dzieje się po coś. Tak, tylko że czasami rozumiemy to opacznie. Ale też po jakimś czasie. To może być miesiąc, może to być 7 lat, różnie. No, wypadek był bodajże 12 lat temu. No, 2008. Po co był wypadek? Na pewno wypadek, powiem Ci tak, jeśli chodzi o ten mój trudny wypadek, to on jedną przyniósł dobrą rzecz w moim życiu. Był idealnym filtrem dla wszystkich znajomych i przyjaciół. Jak byłem tym dziennikarzem w telewizji, programu, który był lubiany albo nie, to miałem takich kumpli i przyjaciół mnóstwo całe. Wielu ludzi było takich, którzy chcieli się gdzieś ogrzać w cieplej telewizji, więc byli jako pseudo przyjaciele. A potem w moim wypadku się dokładnie okazało, na kogo mogę liczyć, a na kogo nie. I śmieszne jest to, że odeszli tacy ludzie, o których myślałem, że będą ze mną na pewno, a na takich ludziach, o których nigdy nie myślałem, że będę mógł na nich liczyć, oni się okazali doskonali. Jest takie powiedzenie, Panie Boże, chroń mnie od wrogów, od przyjaciół, bo z wrogami poradzę sobie sam. A jakieś jeszcze przemyślenia odnośnie tego, po co to się mogło wydarzyć? Pana Henia? Tak. Pana Maćka. Jest to na pewno po to właśnie, żeby zrobić selekcję wśród moich wielu znajomych. To na pewno. Na pewno po to, żeby spojrzeć na to, że dzisiaj inaczej jest sposób, innych w ogóle wartości, dostrzec inne wartości, inne cele, inne potrzeby. A masz do siebie jakieś pretensje o to wszystko, co się wydarzyło? Czy ja nie chcę, nie, w ogóle nie będę wnikał, kto prowadził i tak dalej. Nie chcę tego poruszać, tylko... Ja się powiem szczerze, trudno mieć pretensje do siebie o coś, czego kompletnie w swojej głowie nie ma. Okej. To jest tak dokładnie z tego wypadku, bo jej w ogóle nie ma. A spytam tak... I mi powiedzieli lekarze, pewnie już się to mówiłem, że to jest cecha absolutnie normalna, że mózg ludzki ma taką dziwną przypadłość, że sam z siebie wypiera takie rzeczy, które mogły go uszkodzić. To prawda. I on je wyrzuca. I mówi, wyrzucić dokładnie. Zapytam tak, jakbyś mógł cofnąć czas, ale nie o 12 lat, bo wiadomo, co wtedy byś chciał zmienić, ale na przykład o 11, czyli już po wypadku, co byś zmienił w tym okresie, który już się wydarzył po? Po? Tak. Może nic byś nie zmienił? Inaczej. Trudno, bo ja nie po wypadku bezpośrednio, byłem ciągle, wiesz, takim dzieckiem, pijanym dzieckiem we mgle. A ile lat to trwało, zanim, że tak powiem, wróciłeś do takiego stanu, jak jesteś teraz? Bardzo trudno powiedzieć, ile trwało, bo ja sam nie wiem, od którego momentu należy liczyć jakoś w miarę normalność, ale w miarę normalność, bo nie wiem dokładnie, od którego momentu. A wiesz, ile byłeś w szpitalu? Bo ja na przykład nie wiem, ile ty czasu tam spędziłeś. Ile czasu spędziłem w szpitalu, ogólnie to nie wiem, to musieli zapytać moich rodziców, ale na pewno byłem ponad miesiąc w samej śpiączce. No to długo. Byłem tak śpiący, że poszedłem spać to na miesiąc. A o czym dzisiaj marzysz? Marzę o powrocie do jakiejś normalnej pracy. To ja ci przerwę, bo to jest pytanie, które mi każdy zadaje, jak jest jakiś temat poruszany i pada twoje imię. I wszyscy się pytają, kiedy VMAX? W telewizji. To zapytaj w telewizji. Ale ja rozumiem inaczej. Nasza poprzednia rozmowa nazywała się w zasadzie, że jestem gotowy, by wrócić. W takim razie muszę się napić coli. Śmiało. Jestem gotowy, potwierdzę. Czujesz? A przez te 2 lata robiłeś coś, żeby się to ziściło? Nie musi to być telewizja, ale ogólnie powrót do tego, co było kiedyś. Wiesz co, odbyliśmy spotkanie z Siwym, z którym wymyśliliśmy, że zrobimy VMAXa być może tak jak 2 cylindry do internetu. No i jest ta koncepcja, żeby to doprowadzić do końca. Gdyby ten VMAX wrócił do internetu. W końcu jest tak, że jakieś tam umiejętności robienia zdjęć czy montażu mi zostały. Pasja została, więc chcemy jakoś działać. Też się spotkałem wiele razy z takim określeniem, że jesteś ostatnim prawdziwym pasjonatem motoryzacji. Nie wiem, co to znaczy, ale wiele razy tak przeczytałem. Bardzo chciałbym wiedzieć, o co chodzi, bo nie wiem, o co chodzi. Na pewno pasjonatem ciągle jestem.
ciągle mi to zostało. Ja się śmieję, że tym filarów nie oblałem. Ja mam takie wrażenie, że wiele osób, tak jak ja, dorastało z Twoim programem, potem zniknąłeś i na przykład jak Cię zobaczyli, chociażby po naszej poprzedniej rozmowie, to właśnie im się przypomniało to dorastanie z Tobą, z samochodami. Kojarzy im się to właśnie z pasją i to chyba z tego wynika i dlatego tęsknią za takim programem. Bo ta pasja była prawdziwa. I to czuli wszyscy, sam czułem. Została. Dokładnie tak z tej pasji urodziły się też moje internetowe dwa cylindry. Niezależnie od tego, że ta pasja jest w jakiś sposób zawieszona, bo on teraz ciągle wstrzymany parę razy, ale pasja została i wiadomości całe mnóstwo również. Tak myślę, że trzeba tego się ludziom sprzedawać. A ciekawy jestem, czy jakbyś wsiadł, nie wiem, jutro w samochód, bo już byś na przykład mógł, czy byś po pierwsze umiał, chciał prowadzić i jakbyś się czuł? Nie chciałbym. Tak. Interesujesz się w ogóle tym, co się dzieje dzisiaj w motoryzacji, czy raczej stare czasy? Nie, inaczej, stare czasy bardzo lubię ze względu na to, że po pierwsze bardzo wiele rzeczy z tych starych czasów w mojej pamięci zostało. To po pierwsze, a po drugie dlatego, że bardzo lubię stare auta. Bardziej lubię klasyki niż te nowoczesne mleksy elektryczne. Takie samochody typu odkurzacz. Ale ja myślę, że takie czasy nastały, one będą nastawały jeszcze coraz bardziej, wszystko będzie elektryczne, wodorowe, inne niż spalinowe i trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba to pokochać. No to masz, nie wiem, 120 tysięcy do wydania na nowy samochód, idziesz jutro do salonu i gdzie byś poszedł, co byś kupił? Aż się zdziwisz. No. Nie ma salonu, który to sprzedaje, ale ja to musiałem samochód, uwaga, AMC Pacer. Wiesz jak wygląda? Pojęcia nie mam. Ale masz komputer i obejrzyj. AMC Pacer. Jak będzie leciał ten wywiad, to ja to już znajdę w internecie i wrzucę na zdjęcie i sam samochód. Na film i sam zobacz. To są lata 70. Samochód amerykański, który wyglądał jak przeszklona kajzerka i najlepszy był silnikiem 5-litrowym. AMC Pacer się pisze. AMC Pacer, ja już sobie zapiszę. AMC Pacer. A ja to miałbym dla Ciebie w sumie propozycję. Zgadzam się bez bicia. Nagramy test jakiegoś samochodu razem. Dobrze. Co Ty na to? Zgadzam się natychmiast. No to oglądajcie, śledźcie kanał, bo coś takiego się pojawi. Powiedziałem, AMC Pace na pewno. Tego to może być ciężko skombinować. Ciężko, ale w Stanach jest jeszcze wiele egzemplarzy. AMC Pace na pewno. Nie w wersji Gremlin, bo była ciut bardziej kanciasta. Pace był ładniejszy, musi. Przeszklona kajzerka, a drugi samochód, gdybym mógł jakiś opis, miał tą szansę, to Mercedes, to było śmieszniej, w wersji 124 CE, czyli kupeta. A nowy? Gdybyś miał gdzieś kupić nowy? Wszystko jedno? Wszystkie takie same? Nie. Żeby było śmieszniej, nowy samochód kupiłbym elektrycznie. O! Typu, to ciekawostka. Od miłośnika dużych silników amerykańskich. Tak. No to samochód kupiłbym elektryczny, ponieważ takie nastaną niedługo czasy, że wszystko będzie jakieś dziwne, odorowe, elektryczne i trzeba to pokochać. I myślę, że jest wiele powodów, żeby to po prostu polubić. Mam jakieś pytania od widzów. Kamil Bzyk. Witam, panie Maćku, co tam u siwego? Co tam u siwego? No, też tak jak ja, czeka na powód Fałaksa. To jest w sumie drugie pytanie. Wujas Marecki mówi tak, bardzo miło wspominam program 4x4 w Polsacie. Zapytałbym panów Ziętarskich. Pasjonaci. Tak. Dlaczego nie próbują reaktywować tego programu na YouTube? Panów Ziętarskich. To musisz to pytanie zadać temu panu z brodą. To ja bardzo chętnie. Dam Ci telefon. O, no to jesteśmy umówieni i zapytam na pewno. Ja Ci powiem, że też bym to chętnie zrobił, bo ten pan jest dość trudny w obsłudze, ale trzeba go przekonać. Zrobiliśmy małą przerwę, bo aż musiałem sprawdzić ten samochód. I sprawdzić. Tak, i czytam pierwszy artykuł, który się wyświetla. AMC Pacer. Największe porażki rynku motoryzacyjnego. Ja sam jestem porażką. Pacer jest uroczy. Porażka o tyle, że on w ogóle nie pasował do rynku amerykańskiego.
był kompletnie pod górę, to było oto takich rozmiarów, że mogło w każdym amerykańskim aucie wejść do bagażnika, ale był przez to uroczy. A skąd w ogóle pomysł na to? Jakaś historia się z tym wiąże, czy po prostu podobał Ci się po prostu? Zawsze mi się podobał, zawsze go lubiłem. Tak jak zawsze mówię, nie lubiłem modelu, ale pejzaż zawsze. Śmieszny samochód. Nie pytaj mnie dlaczego, po prostu bardzo mi się podobał. Jaka przeszklona kajzerka. To prawda. I pejzaż silnikiem V8. A V8 to przypomina mi się, czy kojarzy to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, zanim włączyliśmy nagranie. Byłeś w Stanach. Byłeś. Opowiedz jakąś fajną historię. Fajna historia jest taka, że pojechaliśmy na Alaskę aż, z Nowego Jorku na Alaskę z powrotem. I to jest tak, jedziesz sobie autem i dostajesz komunikat z nawigacji za 800 km w prawo. Jak okiem sięgnąć, tam czas prosto, pusto, nie ma domów, nie ma drzew, nie ma nic. Pojawia się to na horyzoncie stacja benzynowa, to dojeżdżasz do stacji. Powiedz sobie oczywiście hot doga. Kole? Kole oczywiście, bo kola jest obowiązkowa. Koli mieliśmy zapas ze sobą w aucie na wszelki wypadek. Potem jedziesz dalej. 350 km. Nic po drodze. Tak przeskoczę strasznie, ale to straszne. Bardzo teraz przeskoczę. Pracowałeś w ogóle gdzieś przez te ostatnie lata? No wiesz co, pracowałem jako tak pomagałem, bo może trudno powiedzieć, że pracowałem. Pomagałem sprzedać auta znajomym w salonie samochodowym, który sprzedało auta takie używane, jakieś wariackie właśnie, takie kultowe. Miał auto przykład typu DeLorean. O, to znam. Czyli powrót do przyszłości. Dokładnie. I taki miał różne wynalazki. Ale wiesz, potem, ponieważ nie ma w Polsce rynku na takie auta, to salon mał. A nowy samochód na przykład umiałbyś sprzedać, czy nawet byś nie chciał? Wiesz co, oczywiście, że bym umiał. Inaczej, ponieważ do każdego samochodu potrzebny jest klient, który kocha samochody. Ponieważ tacy ludzie, którzy potrzebują środek lokomocji, to lepiej niech płyną do sklepu z maszynami do szycia, takimi rzeczami. Dokładnie takie podejście do samochodu, jak do sprzętu gospodarstwa domowego. Auto trzeba kochać. Jak kochasz samochody, to w każdym aucie znajdziesz jakieś plusy, jakieś rzeczy, które możesz właśnie kochać, jak ty możesz ich nie lubić. A byłbyś w stanie robić coś poza motoryzacją kompletnie, czy raczej widzisz się, że... Jest to, oczywiście, że tak. Tylko pytanie, kto będzie miał jakąkolwiek propozycję. Jestem gotowy gadać o wszystkim. Czyli w sumie można powiedzieć, że szukasz roboty. Tak, szukam roboty każdej. Takie ogłoszenie z naszej rozmowy, taki będzie tytuł, szukam roboty. nawet na Facebooku pokazałem kiedyś moje zdjęcie w koronie. W koronie to nie jest dobrze teraz. No, szukam roboty, a nie będzie jako król. Brałeś udział kiedyś w kampanii bezpiecznej jazdy. Tak. Myślisz, że takie kampanie, nie pytam, czy mają, nie no, spytam w sumie, czy mają sens, ale pod takim względem, że ktoś obejrzał, zobaczył, o, Maciek Zientarski, myślę, że to mogło być poruszające, ale myślisz, że on za 5 minut pamiętał o tym? Wiesz co, nie mam pojęcia. Myślę, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to na pewno trzeba poprosić jakichkolwiek kampanii, ponieważ jest to temat na tyle ważny, mogę to się powiedzieć z pierwszej linii, że trzeba o tym mówić wiecznie, do końca życia dużo. Ja dlatego też ruszyłem znowu ten temat, bo jesteś zawsze, i... Zawsze jest jakaś szansa, że do kogoś trafisz. Właśnie takie jest moje nastawienie, że nawet jeśli jedna osoba z tych, co nas ogląda, to już był sens. Już jest sens, już jest sukces. No to powiedzmy coś do tej osoby. Nie wiem, ktoś będzie leciał 200 na godzinę i sobie przypomni naszą rozmowę. Powiedz coś do tej osoby, żeby... 200 na godzinę, to może lecieć sobie w Kolinie Makrei na komputerze. Tylko. Powiem Ci, ja zawsze kochałem amerykańskie auta z wielu powodów, ale jeden powód był taki, że ich atrakcyjność nie polega na szybkości jazdy. Mogło się jechać 50, 40, gdziekolwiek, ale to było auto, które przywołało uwagę ze względu na to, jak wygląda, jaki ma klimat.
nie było o to do szybkiej jazdy. No dobra, ale jak masz dzisiaj samochód za 300 tysięcy, te 55 tysięcy systemów na pokładzie, to zwalnia ci to jakoś z myślenia, czy nie do końca? Najważniejszy system właśnie jest tu, między uszami. To jest najważniejszy system. Jak ten system nie działa, to żaden system ci nie pomoże. Bo ja też, może to jakoś tam za bardzo ambitne, ale tak sobie jakby przyjąłem, że chciałbym, żeby na przykład z tej rozmowy właśnie coś pozytywnego wynikło i niech ktoś zapamięta po prostu to, co... Niech ktoś zapamięta, że przede wszystkim tam o samochodzie trzeba potwornie uważać na wszystko i nie wolno w żaden sposób pajacować. Żaden. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że ty takie rzeczy pamiętasz, opowiadasz o nich, od razu ci się oczy świecą, a takie, sam tak jak sam mówiłeś, nie pamiętasz na przykład, co było przedwczoraj. Ja się powiem szczerze. Bo myślę, że wiele osób tego nie rozumie. Bo to jest... ja też się dziwiłem parę razy już z tego, jak to w ogóle działa, ale wyjaśnili to lekarze, że to jest tak, że pamięć ludzka dzieli się na dwa główne rewiry. One się nazywają pamięć długotrwała i krótka. Ta długotrwała mi w miarę została, a krótka to jest tak śmiesznie, że poza tym, że mózg ludzki po ziemi już ma tą cechę, że wyrzuca sam z siebie jakby dla własnej obrony takie rzeczy, które mogły go uszkodzić, to jest raz. Dwa, mam problem z pamięcią krótkotrwałą. Ja mogę pamiętać dokładnie historię amerykańskiej motoryzacji, czy mogę ci teraz z głowy powiedzieć, jakie były 100 lat temu już progi, światła, progi do kamery, filtrów światła, 3200 kelwinów światło sztuczne, 5600 słoneczne i wyższe, bardzo ostre 7500 kelwinów. No dobra, ale to mógłbyś na przykład opowiedzieć jakąś historię, której nigdy nie opowiadałeś, bo ludzie ciągle pytają o stare czasy, stare programy. Jakąś śmieszną, może jakąś dziwną historię. Jeszcze wrócę do pamięci, to jest takie, że pamiętam dobrze, natomiast moja krótka pamięć, poza tego wypadku nie pamiętam w ogóle, to już ci mówię, ale krótka pamięć jest, mogę ci powiedzieć dokładnie, ma cel 15 giga. Telefon. Ile mój telefon. Tam sobie zapiszę, dzięki, mam taki odruch, że codziennie rano budzę się, patrzę na telefon, jaki jest plan na dzisiaj, na kalendarz. Czyli to się nie zmieniło, bo pamiętam, że przy poprzedniej rozmowie mówiłeś to samo. A w ogóle się coś zmienia? Polepsza się? Jest tak samo? Polepsza się. Na pewno jest tak, że często jest tak, że budzę się i mniej więcej wiem, co się będzie działo. Mniej więcej, ale na pewno się spadza. Ale my, na przykład konkretnie, my się umawialiśmy przez kilka ostatnich dni. Nie wiem, pisaliśmy wieczorem, jak wstawałeś rano, to pamiętałeś, że rozmawialiśmy, czy nie? Czy pisaliśmy? Pamiętałeś, czyli to się zmieniło. Bo pamiętam, że wtedy mówiłeś, że nie, że zupełnie. Inaczej, dzisiaj rano, jak się wstałem, obudziłem, powiedziałem, że się umówiłem na zdjęcia, tylko musiałem się upewnić dokładnie, sprawdzić z kim i w jakiej sprawie. Okej. No dobra, wracając, bo wszyscy się pytają, cały czas wracają do tych starych czasów. Opowiedz coś fajnego, takiego, co na przykład może nie mówiłeś nigdy, jakąś historię związaną z tymi dawnymi czasami, z dawnymi nagraniami, może z tatą, może z Siwym. Jest to, tych historii było całe mnóstwo, gdybym powiedział ci jakieś z głowy, musisz mnie jakoś naprowadzić. Może to nie wiem, skupmy się na tacie. Bo pamiętam, że opowiadałeś, że w zasadzie tata cię wkręcał w to wszystko. Dał ci kamerę i tam jest kamera, tam jest plan, idziesz nagrywać. Inaczej, kiedyś wysłał mnie na zdjęcia. Powiedział, Maciek, zrobisz zdjęcia do telewizji. Tato, dobrze. Nie wiem zdjęcia, nie wiem jak to działa. Się nauczę. Jego nauczenie polega na tym. Tu się włącza, to jest przycisk nagrywania. Masz te filtry do kamery, będzie. Wiesz, robił przy sztucznym świetle domu to taki, słoneczny taki, wręcz ostry taki, to wszystko. Rób każdy kadr, tak żeby trwał co najmniej 10 sekund, ja sobie coś tam to wytnę. A tata też montował te filmy? Też się tym zajmował? Nie. To jest tak, że obydwaj montowaliśmy razem z montażystą. Bo to był taki czas, kiedy wszystko było na betach, ozięteczno jeszcze. Kamerami typu Eckler czy Ari, to były w ogóle taśma filmowa. Mm-hmm. Ale potem jak przyszedł czas Betacamów, to musiały być stacje montażowe, które miały te maszyny wszystkie. To było, wiesz, nagrywane na Zewsa z dwóch
mogę to wyjść na trzeci, na siłę, no, bo kopa roboty, trzeba było mieć dobry sprzęt i gościa, który to wszystko ogarniał. To nie tak, że się dzisiaj w komputerze i coś zmontujesz. Ale umiałbyś to dzisiaj dalej zrobić, czy? Z tymi taśmami. A programy na przykład na YouTube'a sam montujesz, czy sam? A to inny czas, bo już siadasz przy komputerze i o ile technika jest podobna w montażu, to te, cała maszyneria. A kto wymyślił na przykład VMAX-a? To był jakiś ze stacji program, pomysł, czy nie, sami? Sami wymyśliliśmy. Myślisz, że naprawdę jest szansa, że to wróci? Bo autentycznie mówię ci, masa ludzi pyta i chciałaby, żeby to wróciło. To inaczej pytam, czemu nie robicie tego w internecie, na YouTubie, z tatą? Wiesz, ciągle gadamy, że trzeba do tego wrócić. Dam się telefon i do ojca, i do siebie, zadzwonisz i ich przekonasz. Dobra, to tak się umawiamy, tata przyjdzie następnym razem i będziemy przez pół rozmowy cisnąć go o VMAX-a na YouTubie. O inaczej, tatę o pasjonatów, a tak, tak. A siebie o VMAX-a. Dokładnie. Do nich telefon i ich przekonuj. Dobra, to takie jest zadanie na... No. Ja jestem gotowy, w każdym razie. Jak już rozmawiamy o tacie, jaką on rolę, jak ważny był tata, no wiadomo, po tym, co się stało? Bardzo ważny. To nie można powiedzieć, ten jak ważny, mogę powiedzieć, razem z mamą najważniejsi. Oni pomogli mi w ogóle przede wszystkim przeżyć. Wrócić w miarę jakiejkolwiek normalności. Ja też myślę, że takie sytuacje, tak nazwijmy to ładnie podbramkowe, pokazują trochę, czy w życiu jest ważny najnowszy telefon, telewizor, nawet ten samochód, o których tak rozmawiamy. Dokładnie. Czy o czym się pamięta, jeśli jest taka sytuacja? Czy to są raczej osoby, wspomnienia, chwile? Na pewno nie rzeczy materialne. A jaką byłeś osobą przed wypadkiem? Na przykład zwracałeś uwagę, na przykład, bo czasami tak jest, się mówi, patrzyłem tylko na kasę, nie mówię o tobie, tylko ogólnie, patrzyłem na kasę, coś tam się stało, zmieniłem się. Coś takiego się stało u ciebie, czy nie zmieniłeś się jako osoba? Na pewno się zmieniłem jakoś, na pewno, ale jak to ci nie powiem, ponieważ nie potrafię, nie mam do siebie aż takiego dystansu, żeby ci powiedzieć, jakim byłem kiedyś. Tego nie wiem. To jest kwestia taka, że musi pogadać z kimś, kto mnie dobrze znał, ten ktoś ocenił, ja się zmieniłem. Parę razy słyszałem, że zmieniłem się o tyle, że jakby dostrzegam inne rzeczy teraz. I wielu ludzi powiedział, że po prostu zmieniłem się na lepsze. Takie bardziej ludzkie, ale musi pogadać z nimi, nie ze mną. A czułeś się wtedy jeszcze jako jakaś, nie wiem, gwiazda, celebryta? To dawne czasy, ale już chyba byli, już nie pamiętam, ale chyba byłeś celebrytą. Wiesz co, też nie mogę ci powiedzieć, bo inaczej, wydaje mi się, nie chciałem się tak czuć, może się tak zachowałem, to nie, bo to też musi porozmawiać z kimś, kto mnie wtedy znał. Ja ci tego samo nie powiem. A jesteś w stanie wymienić wszystkie samochody, które miałeś? Bo ja na przykład pamiętam od pierwszego wszystkie swoje. Wiesz co, na pewno wszystkie. Ja bym się postarał, to bym się wymienił. Ale ich było naprawdę dużo. Pierwszy mój samochód. No właśnie. To pamiętam do słowa. Pierwszy własny. Własny. To było Renault 4 z roku, uwaga, 64. Jeszcze z taką fajną etapą aluminiową. Ile miałeś lat? Nie powiem ci. Nie pamiętam. Ale wiesz, czwórka miała tą etapę taką pasywą, poprzeczną i dwie lampki. A ta była jeszcze tą pierwszą szkółką, z taką małą, olbrzymią, a ta była takim utrudzonym uśmiechem, takim smutkiem, dwie lampki z boku. A jakiś samochód, który miałeś i go nie cierpiałeś? Czy nie miałeś takiego? Miałem. Jaki? Mazda 323. Mazda. Ja uwielbiam Mazdy. To był samochód kompletnie bez sensu. Bo? Ponieważ... Wiem, co powiesz, rdzewiał i go ukradli na końcu. Nie, rdzewiał go nie ukradli, tylko odwiedziłem szczerze. Ja uważam, że samochód się nie psuje nigdy, tylko jeżeli samochód pozwoli, tak traktujesz samochód jak żywy organizm, samochód jest chory, trzeba go uleczyć. A Mazda nie żyła, bo się z nim nic nie działo.
A najlepszy samochód, jaki miałeś? W ogóle Mazda była samochód bezduszny. Zauważyłeś, że zmieniam szybko temat? Nie, no śmieję się, bo po prostu lubię Mazdy. Ale na przykład samochód, który był najlepszy, twój? Ja ci powiem, najlepszy nie burzałem, natomiast szczerze, ze wszystkich aut, które miałem w życiu, najbardziej kochałem Fordy Capri. Miałem trzy, Fordy Capri uwielbiałem. Ale dzisiaj jakbyś miał kupić, to jednak by nie był Capri? Jest to, ciężko dzisiaj znaleźć na pewno Capri, jeszcze w dodatku w dobrym stanie. No może ty się powinieneś zająć sprzedażą właśnie takich samochodów? Jestem gotowy. Fordy Capri zawsze kochałem. I tak jak mówię, zawsze kochałem Amerykę. Natomiast z aut, które mile wspominam, było takie oto kiedyś Opel Manta. Mm-hmm. To się wszyscy śmiali, że Mantami jeżdżą tylko bajeranci, to te tani bajeranci, to była Manta śmieszna, bo to była Manta była nie dwudrzwiowa, taka jak te wszystkie Manty popularne, bo była Manta CC, czyli coupé. A pamiętasz, na jakim samochodzie zdawałeś prawo jazdy? Pamiętasz. Na jakim? W dużym Fiacie. Duży Fiat. A czym się uczyłeś jeździć? Też duży Fiat. I z samochodów, które kochałem, to był też mój duży Fiat. Swój? Miałeś swój? 67 rok. Samochodu? Mam zdjęcie, mogę się pokazać. A to bardzo chętnie, możemy nawet wrzucić do, jeśli masz, to byśmy wrzucili do filmu. To był pierwszy, nie, to nie był pierwszy, to był... Pierwszy polski. Okej. Okay. Ale to miałeś go już po... Po pierwszą miałeś, Boże, zapomniałem teraz ja. Renówkę czwórkę, czyli później. Nie, już miał go całkiem niedawno. Przed wypadkiem. A, okej. Okay. Dużego Fiata? Tak. O, no to bardzo chętnie. I ja tak zrobiłem, że wygląda na rajdówkę. Jaki kolor? Biały. Biała, oczywiście. Czarna maska, matowa, napis polski Fiat, jak te Fiaty rajdowe. Masz jeszcze? Sprzedane. Ta auta kochałem. I z takich samochodów, które kochałem, było na pewno moje Volvo 240, które sam sobie przywiozłem z Holandii. To jest też prześmieszne, że te rzeczy pamiętam. Te w mojej głowie zostały. Ja mam wrażenie, że potrzebujesz jakiegoś, nie wiem, żeby coś się wydarzyło i to już pójdzie dalej samo, tylko może ja się mylę, ale... Potrzebuję kopa. Tak. I... Jak chcesz mnie skopać, proszę. Taki mam pomysł i właśnie nad tym się zastanawiam, bo to nie jest tak, że to jest jakby mój wymysł, tylko tak jak rozmawiałem z ludźmi, mówiłem, że będziesz, to czy też tak jak ludzie pisali, wiadomo, że zawsze jest taka grupa, co nie i w ogóle do domu, ale zawsze jest zawsze pełno ludzi, którzy tego chcą i tak się właśnie zastanawiam, co tu zrobić, jak pomóc, jeśli w ogóle jakby mógł. Co by się musiało wydarzyć, bo ja mam takie wrażenie, że ty się w zasadzie nie możesz. W ogóle nie wyobrażam sobie, jechaliśmy przed chwilą samochodem, ale jak ciebie to musi boleć, że ty jedziesz na prawym fotelu, a nie na lewym? Boleć to jest delikatne określenie. Właśnie i dlatego w każdym momencie widząc tą pasję, ty musisz wrócić do tego. Po prostu musisz. Muszę. Zgadzam się z przedmówcą. Muszę. To może niech finałem rozmowy będzie to, że nie powiemy sobie cześć, dzięki, tylko powiemy sobie... Finalnie będzie to, że planujemy, że coś razem porobimy. Dokładnie tak. I zrobimy film. Znajdziemy, jaki samochód szukamy? Stary, nowy? Wiesz co, jeżeli samochód na pewno stary, bo nowe są przyrządy do jeżdżenia, a samochody są stare. Znajdziemy jakiś samochód z duszą i nagramy film. I niech ten film będzie... Ale tylko pytanie podstawowe, kto będzie szukał o ta z duszą? Czy ty, czy ja? Razem poszukamy. Może mieć inne podejście do duszy. To prawda, ale to też będzie ciekawostka w sumie może, bo może takie trochę zetknięcie dwóch podejść właśnie chociażby do tego i... Bo każdy, nawet jak już to dostrzega duszę w osie, to każdy może dostrzegać inną duszę i inne rzeczy w osie w ogóle docenia. No właśnie, a to ciekawy wątek. Co jest duszą samochodu? Bo rzuciłem ci temat, że mogę na przykład przywieźć Nissana Patrola, który ma wiele lat i ma silnik od Korwety. To jest samochód z duszą, czy co jest duszą samochodu? W pewnym sensie ten samochód jest z duszą, no, chociaż to nie jest auto w moim stylu w ogóle, ale z duszą jest to, ponieważ ktoś wymyślił koncepcję i to auto zbudował, przyłożył się do tego, ktoś chciał się jakoś wyrazić.
Czyli duszą jest jakby, nie wiem, na przykład nakład pracy włożony w samochód. To nie... Nie tyle, ale nakład pracy wynikający z pasji. Czyli to nie jest tak, że na przykład musisz mieć samochód, który musiał 300 tysięcy kosztować, nie nowy, tylko na przykład włożyłeś w niego, bo możesz go zrobić za 5, ale jeśli, nie wiem, to była twoja pasja, robiłeś to dokładnie, to wtedy ten samochód będzie z pasją. Rozumiem, że to jest to określenie. Ale dobra, ale nowy samochód może być samochodem z duszą? Nie mówię, że kupiony w salonu, ale kupisz dzisiaj, nie wiem, Subaru Imprezę na przykład, tak? Impreza dla wielu motoszy, bo dla tych, którzy kochają rajdy, ma duszę oczywiście. Ale to ja nie przypadkowo... To nie jest tak duża, którą ja doceniam. Ja nie przypadkowo rzuciłem Subaru Impreza, bo na przykład ja byłem całe życie zakochany w Subaru, właśnie Hołek i tak dalej, miałem plakat na drzwiach. Ale ja dzisiaj jakbym wszedł do salonu Subaru... Kaktusy na drzwiach. Tak. Nie wiem w sumie czemu, ale tak. Ja nie czuję tego samego. Tak. O. Ja nie czuję tego samego, co było 20 lat temu, tylko pytanie, czy to ja się zmieniłem, czy ta impreza się zmieniła na niekorzyść. Czy, bo ja byłem przekonany, że jak wszedłeś do salonu na przykład Subaru 20 lat temu i kupiłeś wtedy Subaru imprezę, to był samochód z duszą, mimo że był z salonu. Tak, na pewno wtedy tak. Miałem swoją duszę, tylko to nie była dusza, którą ja doceniałem. Inaczej, impreza nigdy nie była moją miłością, ponieważ ja jeździłem na rajdy jako dziennikarz i te rajdy mnie fascynowały, ale zawsze uważałem, że na rajdach owszem takie auto, ale w codziennym używaniu bez sensu. Bo tak jak dokładnie dlatego, ja ci już powiedziałem, inaczej się czujesz, jak jedziesz fajną Ameryką, która powolutku sobie buczy, jedziesz 50 na godzinę, ale ona czujesz się duszę samochodu, czujesz klimat, który ona ci oferuje, a nie musisz jechać szybko. A skąd się w ogóle wziął u ciebie te amerykańskie auta? Nie powiem ci. Na pewno z filmów. Czyli od zawsze to było? Od zawsze. Od dziecka kocham Amerykanę. To czyli jakbyśmy mieli tak jakby jednym zdaniem, to samochód z duszą, to samochód jakby stworzony z pasją, rozumiem, tak? Na pewno tak, bo samochód musi być po pierwsze jakąś fajną historię do opowiedzenia tobie. Historię, która wynika z pasji, z którą był stworzony, z tego może wziął udział w jakimś filmie, może cokolwiek, ale musi opowiadać coś innego niż to, że tylko jeździ do przodu, mało pali. To powiem ci, że nie mogę się doczekać tego naszego filmu i niech to będzie jakiś tam zwrot. Niech coś z tego fajnego wyniknie. Zgadzam się bez bicia. Dzięki Maćku, że wpadłeś. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki, że cię przywiozłem i że pogadaliśmy. Dzięki.